Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Cześć! Ene due, like, pake, like, ene due. Ene due, rike, fake, torba, borba, ósme, smake, deus, beus, kosmateus i morele, bax. Oh! Matku, mama zna jakieś obce języki. Tak, dzisiaj zaczynamy 20 odcinek Dzieciandii. Dzisiaj nagrywamy totalnie bez żadnego przygotowania. Tak. 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 Zgadzam się. To z tego względu, że nam się po prostu dzisiaj... Nie chce. Nie chce. Ale nie chce się nagrywać, tylko nam się nie chce po prostu nic, bo dzisiaj jest niedziela, czyli niedziela i nie działaj. Nie działamy, odpoczywamy, tak? Odpoczywamy. Od piątku mamy wolne. Tak. Znaczy takie półwolne, bo ja miałam pół dnia pracy tylko. I mamy taki długi weekend. Wiemy, że u was jest piękna pogoda. U nas niestety ta pogoda się popsuła, jak to w Anglii. Jak wiemy, w Anglii pada deszcz bardzo często. Bywa, mgła. A nie, no u nas jej nie ma. Ale tu, gdzie my żyjemy, to jest taki mikroklimat, więc my nie do końca wiem, mamy bardziej europejski klimat niż wyspiarski. To dzisiaj jest 20 odcinek, tak jak mówiłam. Chcielibyśmy wam bardzo, bardzo podziękować. Liczba pobrań na Spreakerze, tak na... To znaczy na wszystkich platformach. Na wszystkich platformach podcastowych. No jest niesamowita. Bardzo, bardzo dziękujemy za to, że nas słuchacie. Jest nam bardzo, bardzo miło. I dzisiaj będzie o książkach, co kupiliśmy. Tak, pogadamy... O serialach, o filmach. No, co lubimy. Co lubimy. Dzisiaj wam trochę o sobie opowiemy. O sobie, o książkach naszych opowiemy. O książkach, o tym, co lubimy oglądać, tak? I grach. I grach. Dlatego, że pomimo tego, że już, prawda, wychodzimy na dwór, to jeszcze tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, te podróże są mocno ograniczone, więc po prostu spędzamy czasami czas w domu, a zwłaszcza, że w takie dni jak dzisiaj, gdzie pada deszcz, można iść na spacer, ale wiąże się to z tym, że będziemy mokrzy. Więc co, czytamy albo oglądamy seriale, albo gramy. A właśnie, Hania, może dzisiaj opowiemy o świetnej grze, w którą tylko na razie my gramy we dwójkę. No, dzisiaj graliście, jak ja robiłam pierogi. Ja jakby cały czas wygrywam. No, nie jakby, ty cały czas wygrywasz, to jest akurat prawda. A jaka to jest gra? Tytus, Romek i ja, Tomek. Tytus, Romek i ja, Tomek. Gra planszowa, świetna, nie? Tam nawet kostki nie ma. No. Robi się taką rozgrywkę na 4 tury. Kto wygrywa, ten, kto zrobi najlepszy komiks. I dostanie dużo punktów. I medali. No. I kokosów. Tak. I debilarów. Kokosy to są naprawdę pieniążki. Te coins. Znaczy to są takie punkty, no. Bo pieniądze to są debilary i teraz najlepsze. One w ogóle nie mają żadnego znaczenia prawie w grze, nie? No. I ta gra to licytuje się na rzeczy, żeby zrobić komiks. No my strasznie polecamy tą grę. Ona jest świetna. No. Ja tylko chciałabym nawiązać do tej gry, że wy tak pięknie mówicie, jakby to wspaniale, cudownie razem gracie w tą grę. A ja po prostu czasami muszę krzyczeć, żebyście nie krzyczeli na siebie. No bo to jest tak, że emocje nami targają, nie? No i naprawdę mama... Bo ktoś na przykład mówi, nie mam, a do ręki przyklejony debilar jest. Tak? Kto oszukuje? Nie, nikt nie oszukuje, on się sam przykleił, nie, Hania? Tak, przykleił ci się sam? No. Ale gra wam się bardzo podoba, no. Tak? I też naprawdę czasem moja mama naprawdę czyta tą książkę, co nazywa się Talmusia. Tak, bo kupiliśmy ostatnio, mamy 4 nowe książki. Tak, 4 nowe książki dla dzieci i 3 książki ja sobie kupiłam. A tata ile kupił książek ostatnio? Tata nie może powiedzieć, bo nie będzie miał gdzie spać, jak go mama z domu wyrzuci. Bo my mamy w domu tak strasznie dużo książek, że tata to kupuje tylko w wersji elektronicznej. Tak, i tylko tak. Czyta na, czyli na tym. Mamy 4, 5, 6. 6, liderach, tak? 7, tata, ty ile? Jedną. To można spokojnie przez 20 pomnożyć. Czyli mamy nowych około 10 plus minus książek. Tak, jedną z nich jest Termosia, napisana przez Tomasza Samoilika. Świetna książka zilustrowana przez Annę Grzyb. A mogę przerwać? Możesz. A ja właśnie sobie przypomniałem, że ostatnio przyszła taka fizyczna książka, prawdziwa, papierowa do mnie. Ta taka zawodowa, co z biblioteki była wycofana. Mówiłeś z biblioteki wycofana i że kupiłeś ją za grosze. No, nie za grosze, no tam za centy, nie? U nas są centy, Hania? Nie, u nas są co? Funty i? Pensy. 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 No i dobra, właśnie na pensy wracamy była do kupiona. Termosi. Coś?
coś też będzie. Ale wracamy do termosi. Książki w ogóle, słuchajcie, jest taki kanał na YouTubie Ani Jankowskiej, Aktywne Czytanie, która poleca książki. No i właśnie te książki to niestety my na okrągłe kupujemy dla dzieciaków, bo kupujemy je z polecenia jej. Tak, jak ja oglądam kolejny odcinek Aktywnego Czytania, to jest tylko jaka książka tym razem idzie? Będzie? Kolejne zamówienie. Idzie kolejne zamówienie. No ale dobra, mamy nowe książki, one są naprawdę piękne, bo nie tylko wartościowe treści mają. Tak, ale ja w ogóle jestem zakochana w tej okładce. Wiecie co, bo w ogóle to jest tak, może warto powiedzieć, że sposób wydawania książek w Polsce, a na przykład w UK kompletnie się różni. I naprawdę. I te książki, które są po polsku wydawane w Polsce, są tak nieprawdopodobne, one są, słuchajcie, to są dzieła sztuki w dotyku już. Tak, te okładki są niesamowite, tak? Haniu, co chcesz powiedzieć? Jak się nazywają malusi? A chłopaki, o Jezu, znowu mam to szukać. Dobra, zanim znajdę, to wam właśnie powiem o tej okładce, bo okładka jest niesamowita. Ona ma taki... Gumowaty. Ja wiem, że to jest plastik i w ogóle, prawda? I że dużo o tym plastiku rozmawialiśmy, ale wybaczcie mi, ona jest po prostu, ja bym tylko ją dotykała, ona jest taka niesamowita. I taka mięciutka, tak? I ten piękny borsuk narysowany z myszką. I ta myszka, z tą myszką jest tam historia, co nie? W ogóle powiem wam, ten rysunek to wygląda jak wyciągnięty z uniwersum naszej Dziciandii. Tak. Właśnie, przecież te borsuki wyglądają dokładnie jak w naszych opowiadaniach. Dokładnie. Słuchajcie, szukam tych imion. Jakie to były imiona? A było to na początku. Może być. Tylko tyle wam zdradzimy, że rodzina Termosi po prostu budzi się, tak? Ze snu zimowego. Bo to są borsuki, ja po raz kolejny może powiem, to są borsuki. Tutaj dżdżownice. A jak borsuk jest po angielsku? Badger. Jak Haniu? Jeszcze badger. Raz. Badger, tak? Po angielsku borsuk to badger. I my wam właśnie mieliśmy o tym mówić. Dzieciandia jako taka nie będzie się zmieniała, ale będziemy wprowadzali nowe rzeczy do dzieciandii. Między innymi troszeczkę języka angielskiego, ponieważ Hania jest dwujęzyczna i Tosia tak samo. I żebyście wy, dzięki Tosi i Hani, moglibyście się nauczyć języka angielskiego, tak? Drugą książką, i to jest właśnie książka pod patronatem Aktywne Czytanie, jest Sherlock Junior. Junior. Sherlock Junior, czyli... Junior. Sherlock Junior i Niedźwiedź z Londynu. I to jest książka... To jest taka mapa Londynu. Mapa Londynu. A co tu jest napisane, Hania? Madame Tussaud. A co to jest? Nie pamiętasz, jak byliśmy? O, czekaj, te postaci tam są z wosku. No. Świetny pałac z wosku, nie? No, ale naprawdę ja się bałam goryla. Goryla cię bałaś? Bo jak żywy był. No. A on z wosku zrobiony. Gdzie my tu jeszcze byliśmy? British Museum, ale nie, my byliśmy w historii naturalnej, wiesz? Nie byliśmy w British Museum, tylko... Sherlock Holmes Home. Nie ma, tutaj jest to akwarium, London Eye byłam z Tosią. A gdzie jest Sherlock Holmes? National Theatre też widzieliśmy, tylko... A pamiętasz? Westminster. No tak. Poszliśmy do Sherlock Holmes. Tak, byliśmy... O, i Buckingham Palace. Buckingham Palace, tam gdzie królowa rezyduje, no. Tak? Gdzie mieszka od czasu do czasu. No czasem. Czyli tak, książeczka Sherlock Junior i Niedźwiedź z Londynu. Bardzo fajna książka, też bardzo fajna okładka. Miękka, taka delikatna w dotyku. Ale ze skiezówie. Za dużo to o tej książce nie powiemy, bo ona czeka na czytanie. Tak, ona my tylko wiemy, o czym ona jest i jak ona jest zrobiona. Jest świetna. Mhm. I ma kilka słów angielskich. Tak, to jest właśnie książeczka. Czytamy po polsku i po angielsku. I to jest właśnie książeczka nie tylko dla dzieci dwujęzycznych, ale także dla dzieci, które są w Polsce, tak? I chcą się nauczyć języka angielskiego. Tak, Haniu? I need four things. I need four things, tak. Tak tu jest napisane. Odzywa się Sherlock niespodziewanie. Oczywiście, zmienionym głosem. Tak, Watson czeka z niecierpliwością, jakich czterech rzeczy będzie chciał jego szef. First, where has the ring been stolen? Please mark the bench on the map. I tutaj tata popisał się swoim angielskim. Może nie tyle angielskim, co jednak akcencik próbował wrzucić obcy. Także to jest bardzo fajna książeczka o przygodach, o biurze detektywistycznym, które zostało założone przez dwóch chłopców. Jeden z nich jest potomkiem Sherlocka Holmesa. Nie wiem, nie czytałam. Nie, tak ja rozumiem to. To dziecko, to... Tak? Z tego, co ja wyczytałem o tej książce. Ale mogę się mylić. To jest naprawdę Sherlock Holmes, jakby... Bo to jest wnuczek, prawnuczki, wnuczka. Co jeszcze fajnego jest w tej książce, to że na końcu jest słowniczek, czyli glossary. I jest napisane po angielsku, czyli na przykład jednym z pierwszych wyrażeń jest... Saturday afternoon. Czyli sobotnie popołudnie.
Potem jest na przykład Big Ben. Big Ben. Który nazwa... wcale nie jest taki big, jak się tam było, co? No Big Ben wcale nie jest Big Ben. Nie jest największy szok, jak człowiek patrzy i mówi, dobra, Big Ben, ale gdzie jest ten Big? A w tej chwili Big Ben w ogóle jest, dalej chyba jest otoczony, na pewno jest otoczony, bo głośno było w telewizji o tym, znaczy w ogóle w mediach, bo my telewizji nie oglądamy, ale w mediach by było głośno, byśmy słyszeli, że Big Ben w tej chwili nie działa, tak? Już chyba trzy lata jakoś tak? Remontowany jest. Jest remontowany. I konstrukcja jest rusztowania, czyli scaffolding, tak? To jest kolejne słówko, scaffolding, czyli rusztowanie. Czyli to, takie metalowa konstrukcja wokół Big Bena jest niesamowite, bo ona to jest taka potrójna, czy nawet poczwórna konstrukcja tego rusztowania. To jest po prostu majstersztyk. Czy możemy mówić o Cosiu? Tak, zaraz przyjdziemy Właśnie, że to nie jest coś, to jest cuś. Cuś to jest takie same. Nie, coś to jest przez o, a cuś jest przez o z kreską, czyli cuś. Kolejną książką, o której dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć, która do nas zawitała, jest... Cuś. Na bieżąco jesteśmy z nią, w trakcie. Tak, książka Davida Williamsa. David Williams. Ale mówi się Williams. Mówisz? No to ja ci wierzę. I też... Jest coś śmiesznego. Bo tutaj jest przetłumaczone ciasteczka z kremem. Słuchajcie, jeżeli kupicie polską wersję książeczki Cuś, to dostajcie kremowego ciastka. To jak otworzycie okładkę, jest tam takie ciasteczko, które się nazywa, jak Hania? Custard cream, czyli to są takie dobre ciasteczka. No wiem. My custard lubimy. I tutaj... Naprawdę na początku to nie ma żadnego gryza, ale na końcu to jest gryz. Ale tak. myślisz, że Cusiek lubi custard cream cookies? Najbardziej. Ale słuchajcie, bo tutaj chodzi o to, że tu jest przetłumaczone jako ciastko z kremem, a to się nie da porównać. To jest taki herbatnik z takim nadzieniem. To jest coś takiego, że... Tego nie ma, w Polsce u nas tam niego nie ma, to jest tylko tak jak trifle. Lubimy trifle. Hania, jak byś opisała, co to jest trifle? Trifle to jest taki... Deser przede wszystkim. No, to jest taki jogurt, co jest deserem, co ma... Jogurt. To jest tak, to jest najpierw ciastko, taki sponge, czyli taki biszkopt na dnie. Potem jest custard. Potem jest właśnie, to jest ten taki budyń, my to tutaj nazywamy custard, ale to nie jest budyń, to jest takie... To jest trochę budyń, a trochę coś innego zupełnie. Konsystencję to ma budyniu. Ja znajdę przepis i wrzucę wam, bo to można zrobić po prostu sobie samemu w domu i będziecie mogli spróbować zrobić custard właśnie. No i... Biszkopt, dżem, właśnie ten budyń, czyli custard, potem jest galaretka, a na to jest jeszcze bita śmietana. Oh. I to jest malutkie. I to jest takie pyszne. Dobra, to mamy Cuśka. No i Cusiek, jak zaczęliśmy go czytać, to tata się zaczął strasznie denerwować. Bo córeczka Pelargonia jest tak niegrzeczna, że z takiego dziecka to po prostu trzeba wyprostować, no. No wiem. Tak? I my jesteśmy dopiero na stronie 179. Ale już daleko za połową. Daleko za połową. A rozdział 24, rodowity Brytyjczyk. Dopiero go będziemy zaczynali, czyli strona 178 w sumie. I widać, że Pelargonia jest mocno szczęśliwa na tym obrazku. Nie jest. Jak byś ją opisała, Hania? Angry, bad, stupid. Czyli teraz po polsku. Angry to taka... Wściekła. Wściekła bardziej, tak? Wściekła, bad, zła. Zła. I... No i nie jest stupid, po prostu... Jest niewychowana. No dobra, nie wiemy, co będzie na końcu. No nie tak? Wiemy, bo ona się na pewno zmieni. Naprawdę, ja chcę powiedzieć, że okładka to jest Pelargonia na Cusiu i pan i pani Pelargonia biegając od Cusia. Fajna jest też ta okładka, bo w ogóle ten napis wypukły, tłoczony od środka. I tak się fajnie mieni takim niebieskim kolorem. W środku ciastko gratis ugryzione. No to są właśnie te ciastka custardowe. No i ostatnią książkę, którą kupiliśmy, która tak naprawdę jeszcze musi poczekać, bo my ją już przeczytaliśmy, znaczy ja ją chyba... Nie, czytałyśmy. Ale będziemy ją czytały w zimowe wieczory, blisko świąt Bożego Narodzenia, kiedy będą się palić świeczki, kiedy będą paliły się już ozdoby choinkowe. I nazywa się... Choinka. Choinka. Jestem jaka jestem. Bardzo ładnie przeczytałaś. A ty mówiłaś chyba, Hania, że ty znasz tą autorkę. No, naprawdę mam dwa książki. A to jest on czy ona? Bo ja nie wiem. Nie wiem, Yuval Zomer.
z kolei mamy dwa książki, to jest by Humer Zumer. A jakie książki macie? Street Beneath My Feet and The Big Book of Blue. The Big Blue Book of Blue, czyli wielka księga, jak to przetłumaczyć? Niebieska. Wielka niebieska księga. Mhm. I The Street Beneath My Feet. Więc, ulica. No, tak. Wszystko, co jest pod, like a land pod train. Ulicą. Okay. And the things that, the electric things that have electric Subway. In them. Okay. Subway. To jest jedno. Wszystko pod. And the water and the caves that are under mm-hmm. and the core. That's all the street beneath our feet. Okej, okej, przechodzimy na język polski teraz. Dobra, czyli to wszystko, co jest pod spodem ulicy, tak? Mhm. Dobra, to już wiemy. To Kania nam jeszcze powiedziała, że zna dwie książki tego autora. No i super, że czytacie takie fajne książki w szkole. To co, to jest o książkach. Mówiliśmy już o naszej grze, a wiem, że jeszcze ty chciałaś coś powiedzieć, tak? Tak. O serialu? Mhm. Naprawdę lubię dwa seriale. Jeden to jest serial, a drugi to jest program taki jakiś kulinarny. No. Zacznę od kulinarnego na Netflixa. Tak? Psalon na psy smaki. I to jest naprawdę śmieszny kanał. A czemu jest śmieszny? Czemu ci się tak podoba? No, bo ludzie robią coś innego. Jakby od hot doga zrobić coś innego. Aha, mieli zrobić na przykład, ostatnio było, że zadaniem było wykonanie... Truskawkowego hot doga. Nie. Nie. Nie? Nie, były truskawki, ale to było inne zadanie. Motywem przewodnim był hot dog, tak? No. I mieli zrobić nowego hot doga. Jakby tak? Potrawę. Potrawę, tak? Którą można by było nazwać hot dogiem. I naprawdę jeden, co był tam, to nazywał się Hania. Tak, jedna pani nazywała się Hania. Pamiętasz, co ona zrobiła? Ona zrobiła a woodland scene. Czyli taką scenę z lasu, tak? Woodland no. To taki świat leśny jest. No. Aha, pamiętam, że tam było trzeba rozbić chyba to drzewko, żeby dostać się do tego deseru, tak? I to było pyszne, bo się rozpływało mm-hmm. od razu. Mm-hmm. I ona co? I miała do tego jeszcze krakersy, tak? Jakieś tam ciasteczka, ale zapomniała chyba ich, z tego co pamiętam. Tak, zapomniała. I ona chyba płakała wtedy, tam było jej smutno. Ale były te pyszne, bo i tam wszystko jest przepyszne. Także to polecasz do oglądania. No. I to jest tak fajne, że na przykład jury, tak, ci, którzy oceniają, the to gods, są the gods, the food czyli bogowie, gods, tak, czyli bogowie food. Jedzenia. Bogowie jedzenia. Mm-hmm. A drugi serial? Jest cisk moków na końcu świata. A po angielsku? Dragons Race to the Edge. Ty uwielbiasz smoki. Gdybyś mogła oglądać... Wszystko o smokach. Łowcy smoków. Też to dużo oglądasz, tak? Tak. Ale ja się teraz złapałam. Rzeczywiście, to są dwa odrębne filmy. Nieodrębne bajki. Za dużo smoków w naszym domu. Ale słuchajcie, ale myślę, że my musimy pogaduchy kończyć, bo tu naszego małego smoczka Hanie to już zaczyna roznosić. Opowiedzieliśmy o książkach, o grze, serialach. A wiecie, co ja sobie przypomniałem? My tydzień temu chyba w kinie byliśmy. Byliśmy, a nie mówiliśmy o tym? Peter Rabbit drugi! Chyba mówiliśmy. No to nie. Może, a nie, to dobra. Nie, mówiliśmy. Byliśmy na... Króliku Piotrusiu. Na Króliku Piotrusiu 2. Bardzo polecamy. Śmieszny. Świetny, bardzo śmieszny film. 007 kłania się. Chciałam powiedzieć 007 zgłosie. A to nie ten kraj. A nie ten kraj. Ale jest trochę tak jak James Bond, szczególnie na końcu. Bum, bum, bardziej bum, James bum, niż bum. Bond, ale tak, jest śmieszny. Ale bardzo śmieszny. Trochę się obawialiśmy, ale podobało nam się, Hania, prawda? Nie kleje! No i właśnie no, Hania pobiegła właśnie, nam do okna. To jest taką mamy pogodę. Oberwanie chmury, oberwanie naprawdę chmury. Solidne oberwanie chmury. Dzisiaj zapowiadali 95% deszczu, więc ten deszcz leje. Nie, naprawdę, zobaczcie. No to dobra, to chyba Hania zakończymy, co? Chodź pożegnamy się tylko chodź, ładnie. Hania. Dziękujemy raz jeszcze za wszystkie lajki, za wszystkie subskrypcje, za polubienia, za to, że z nami jesteście. I zapraszamy jeszcze na opowiadanie. Na opowiadanie. Teraz będzie bajkowisko. Pod tytułem... Pyłopowiadacz. Zapraszamy. Zapraszamy. Enuma Eli Shalabum Shamamu Shapli Shamatum Shumala Zakra. Niemal nucąc pod nosem, mówiła do siebie ta dziwna kobieta o włosach w kolorze miedzi. Akurat ten kolor to Snorek znał dobrze. Ileż to razy natykał się na niego w czasach, gdy wraz ze swoim szczepem przemierzał niezliczone korytarze wykute w korzeniach świata drzewa.
Było nawet takie jedno miejsce pod ziemią, które całe wydrążone było właśnie w żyle miedzi. Ogromne pomieszczenie, do którego prowadziły miedziane tunele, lśniło nieprawdopodobnym kolorem, gdy odbijało się od niego światło setek kryształów używanych przez drzewne szopy. Choć musiał przyznać, że przeprowadzka wysoko w konary, gdzie promienie jasnego słońca przebijały się przez gęste listowie, była najlepszym, co mogło mu się wydarzyć. Żył bowiem wysoko i nie musiał już martwić się o to, co zrobić, gdy natknie się na dziwnych mieszkańców Dolnego Świata. Tak naprawdę to w ogóle nie musiałby się o to martwić, gdyż całą kolonią przenieśli się do swych kuzynów na poziom środkowy drzewa. Ale dla Snurka pilnowanie szopiego mostu i żmudne prace konserwacyjne z tym związane nie były spełnieniem jego marzeń. I któregoś dnia po prostu ruszył za tą rudą kobietą, która miała dożywotnie prawo korzystania z mostu bez uiszczania jakiejkolwiek opłaty. Choć dla przyzwoitości należy powiedzieć, że już raz ją uiściła i to dla wszystkich 13 matek, a była jedną z nich. O tym to już jednak usłyszysz w opowieści pod tytułem Drzewo. Najpierw zdziwiła się, że za nią idzie i przywołała go gestem do siebie. Snorek przedstawił się i zapytał, czy może towarzyszyć jej w drodze. Ona z troską zapytała go, czy na pewno chce opuścić szopie miasto oraz swoich bliskich i przyjaciół. A Snorek stwierdził, że nie może z nimi zostać. Tak już bowiem w życiu bywa, że trzeba ruszyć swoją drogą. Nawet wówczas, gdy najbliżsi kierują się w inną stronę. I w ten sposób dalej poszli już razem. A gdy dotarli do świata górnego, Snorek po prostu zakochał się i w świeżym powietrzu, i w tym, wydawałoby się, płynącym w powietrzu jasnym świetle. Szop poczuł, jakby płynął. Co prawda nigdy nie pływał, ale był przekonany, że to musi być takie właśnie uczucie. I zamieszkał w górnym świecie. A Magda, gdyż to ona była ową kobietą, niemal zawsze, gdy przybywała do świata drzewa, to odwiedzała swojego szopiego przyjaciela. A z biegiem lat i wieków stał się dla niej starym przyjacielem. Choć, jak to w świecie drzewa bywa, w ogóle się nie starzał pomimo upływu stuleci. Snorek wykorzystał korytarze wewnątrz konarów drzewa w górnym świecie i zbudował bardzo wygodną kwaterę. Małe, przytulne mieszkanko z miejscem na kominek. Tyle, że nie korzystał z ognia, bo i po co, jeśli miał swój kryształ. I tak pewnego spokojnego wieczora siedział na swoim ulubionym fotelu bujanym, trzymając w łapkach słodkie, ciepłe kakao. Na fotelu obok, już nie bujanym, za to głębokim i bardzo wygodnym, gdyż wyłożonym poduszkami różnych kształtów i kolorów, siedziała Magda. Filiżankę z nietopitą herbatą odłożyła na pięknie rzeźbiony stolik zwany kawowym, co było wyjątkowo zabawne, gdyż w tym domku nikt nigdy nie pija kawy. Oboje byli już senni i wpatrywali się w niezwykłe światło, jakie dawał kryształ Snorka umieszczony w palenisku kominka na specjalnie skonstruowanym drewnianym uchwycie. Przedstawiał on długiego smoka, który powoli wzbijał się w powietrze, trzymając w swojej paszczy ów kryształ. Enu mali szalena bu szamamu, szapli szamatum szumala zakara. Ponownie jakby zanuciła rudowłosa. A co ty tam mamroczesz? Zawsze do siebie, duszeńko? Szop lubił tak nazywać swojego gościa, a ona lubiła, gdy tak mówił. Co? Powiedziała nagle zaskoczona, gdyż pytanie wyrwało ją z zamyślenia. No, co tam wiecznie do siebie mówisz? Bo ja nie rozumiem. To całe, nie no, ma tam tego szopa? Czy jakoś tak? To w ogóle mowa jakaś jest? Tak, mowa, choć dziś już nikt nie używa tego języka. Dokończyła ze smutkiem. A, to znaczy, że to coś znaczy... Uśmiechnął się do niej łobuzersko. Znaczy, Snorku, znaczy. To jest takie jakby... Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, albo dawno, dawno temu. I mówiono tak dawno temu. Ale konkretnie to co znaczą te słowa, które wypowiedziałaś? Szop był wyraźnie zaintrygowany. No już ci mówię. Lekko przymknęła powieki i przez krótką chwilę się zastanowiła. To jest mniej więcej tak. Gdy na wysokościach niebo nie miało jeszcze nazwy,
a poniżej twarda ziemia nie miała swego imienia. A, to ja to znam, ucieszył się Snorek. Setki lat żyłem w takim miejscu, tam jeszcze w dolnym świecie. Oboje się zaśmiali, jakby Szop opowiedział naprawdę dobry żart. Faktycznie, ten tekst pasuje do ciebie, stwierdziła po chwili Magda. Ale używany był do czego innego. Tak rozpoczynała się kiedyś każda historia opowiadacza. O opowiadaczach też już słyszał. I to nie tylko od Rudowłosej. Co prawda jeszcze nigdy nie spotkał żadnego, ale był przekonany, iż jest to tylko kwestia czasu. A dlaczego tak często powtarzasz te słowa? Szop był nieco zdziwiony. W zasadzie to od kiedy cię tylko poznałem. To w chwilach takich jak ta, gdy jesteś zmęczona, lecz zrelaksowana. To wtedy co jakiś czas po cichu szepczesz coś do siebie. Śpiewasz nawet. Nawet lubię, gdy to robisz. Zakończył uśmiechając się do niej po przyjacielsku. Bo to śpiewny język jest. Był. Ludzie, którzy się nim porozumiewali, niemal śpiewali do siebie. I wśród nich pojawił się pierwszy opowiadacz. Na twarzy Magdy zarysował się subtelny grymas. Niby uśmiech, ale pokryty jakimś smutkiem, a nawet żalem. Znałaś go? Zapytał cichutko. Znałam. To był mój brat, powiedziała pewnym siebie głosem i po chwili dodała. Widzisz, Snorku, on zaczął snuć opowieści zupełnie inaczej, niż to czyniono. Szybko zgromadził uczniów i nauczył ich swoich technik opowiadania. Nie planował tego, lecz założył szkołę. To wadziło doradcom z dworu władcy, ale niewiele mogli zrobić. Ale w pewnym momencie podsunęli mu człowieka, który stał się jego uczniem. I ten namówił mego brata, by napisał księgę opowieści. I to go zgubiło. Ale dlaczego? To nie były jego opowieści. Magda spojrzała ze zdziwieniem na Szopa. Ach, prawda, stuknęła otwartą dłonią w kolano. Ty nie wiesz najważniejszego. Otóż to było w czasach, gdy ledwo co powstało pismo i za jego pomocą można było jedynie spisywać rzeczy stanowiące skarb władcy oraz przekazane podatki. Pisanie czegokolwiek innego było zakazane. Wszystko to, co trzeba było przekazać na duże odległości oraz przyszłym pokoleniom, było zapamiętywane, głównie przez kapłanów, a najwyżsi z nich stworzyli krąg doradców władcy. A mój brat w tajemnicy przed nimi spisał księgę opowieści. I zaczynała się tak, jak ja to sobie śpiewam? Tak to określiłeś? Snorek kiwnął Szopim łebkiem i słuchał. Doniesiono o tym królowi, a był to czyn tak karygodny, że mojego brata czekała okrutna kara. I na jego prośbę zaklęłam go w tą pierwszą księgę opowieści, po to, aby w niej przetrwał. A była to księga inna od znanych tobie, Szopku. To nie był ani rulon pergaminu, ani też wielka księga. To było kilkanaście glinianych, wypalonych tabliczek z pismem, które dziś nazywa się klinowym. I przyszła straż samego króla. Nie zastając mego brata, zabrali mnie i te tabliczki. W pałacu zaś każdemu z doradców, kapłanów przekazano po jednej tabliczce i kilku z nich natychmiast rozbiło je, rzucając nimi o ziemię. Następnie swoimi laskami, oznaczającymi ich godność na dworze królewskim, uderzali w rozbite tablice tak długo, aż pozostał z nich pył. Ciężko było mi na to patrzeć i w akcie desperacji przywołałam pustynne tornado z dolnego świata drzewa. Spoza czasu. I porwało ono pył z tablic. Pył, w którym nadal zaklęty był mój brat. I rozniosło go po wielu różnych światach. I myślę, że to właśnie on spowodował, że w tak wielu miejscach i światach pojawiło się aż tylu opowiadaczy. Zresztą ci mieli znacznie większe zdolności od mojego brata i tak to trwa do czasów dzisiejszych. Mój brat żyje w nich i w opowieściach. Kończąc swą opowieść, uśmiechnęła się na te słowa. Snorek patrzył na swoją przyjaciółkę bardzo przenikliwym wzrokiem i w końcu odważył się zadać to pytanie. To ile ty masz lat? No wiesz... Udając rozdrażnienie, uśmiechnęła się i powiedziała: nie zadaje się takich pytań kobiecie. I oboje parsknęli śmiechem. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Jeśli chcesz, by Dzieciandia dotarła do innych, to daj łapkę w górę. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nowej audycji, to koniecznie zasubskrybuj podcast, na przykład na YouTube'owym kanale. A samą Dzieciandię możesz zawsze posłuchać
całkowicie za darmo na każdej popularnej platformie podcastowej. Wystarczy dostęp do Spreakera, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast czy też po prostu do Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. I koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Koniec!